z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja dzisiaj jestem w drodze, załatwiam różne sprawy, także tak, słuchajcie, taka zima się u mnie zrobiła, co zresztą widzicie pewnie, nie, tutaj przez szybę. I w ogóle zawsze mnie to niezmiennie tak samo bawi, kiedy wiecie co, na przykład w takim czasie, kiedy już tak nie bardzo się spodziewamy zimy, nie, zrobi się śnieg, nie, i włączam sobie jakiś filmik na YouTubie i przeważnie Szusz tak robi, Szusz już nie oglądam, ale swego czasu oglądałam, że właśnie zobaczcie co u mnie, nie, zobaczcie co się stało za oknem, a przecież ja mam to samo, nie, albo też śnieg spadnie, wchodzę na Facebooka, a tam już ludzie w relacji wrzucają, że o, jaka u mnie zima, zobaczcie, no u mnie też. Także ja też wam tutaj mówię, że zobaczcie, jaki śnieg, nie? A przecież u was pewnie jest dokładnie to samo. Czekajcie, łyczka kawki. Weszłam przed chwilą do sklepu, kupiłam sobie, wiecie co? Andruty, te moje ulubione. I kupiłam sobie kwiatka, zaraz wam pokażę tylko. Tylko dajcie mi jedną sekundkę. Kupiłam sobie kwiatka, bo nie sam kwiatek tak bardzo mi się spodobał i mnie zauroczył, jak doniczka. Nie wiem, co to jest za kwiatek, czy to jest Diefenbachia? Ale ta doniczka jest po prostu nieziemska. Zobaczcie, czekajcie, w samochód jest sprzeciwka, zaraz wam pokażę. Właśnie nie doczytałam, czy to Diefenbachia jest, czy, ale ta doniczka jest niesamowita. Mój znak zodiaku to jest lew i wiecie co, mówię, dobra, kupię sobie tego kwiatka. Kosztował, najpierw poprosiłam o sprawdzenie ceny, tam taka znajoma była, nie? Mówi, wiesz co, on chyba kosztuje 19,99. Myślę sobie, no za takiego małego kwiatka dosyć drogo. No ale doniczka jest ładna, więc dobra, kupię i tak. A to potem się okazało, że kiedy mi sprawdziła tą cenę, że kosztuje 12,99. Także tak. Dobrze, kochani, złe warunki są na drodze. Ja się tutaj muszę na jeździe skoncentrować. Odezwę się do was później. A ja wróciłam już do domu i zrobiłam sobie wodę z cytryną. Zrobiłam sobie wodę z cytryną, bo taka się czuję nienawodniona. No czekaj, posunę ci się, Montulku, bo ty musisz ze mną, tak? Kochany mój. Taka się czuję gdzieś nienawodniona. Przyjechałam do domu i tak w ogóle weszłam. Koleżanka z pracy do mnie zadzwoniła, godzina na telefonie, nie? I słuchajcie, tak mi się, rozmawiałam z nią przez telefon, tak mi było gorąco. Porozbierałam się w ogóle, nie? I wiecie co? I no, ale już się ubrałam z powrotem. I tak mnie zaczęło, już jeszcze rozmawiałam z nią przez telefon i tak mi zaczęła już głowa boleć, ale taki ten ból, nie taki jak to czasem wam się żaliłam, tylko właśnie stwierdziłam, że chyba jestem odwodniona, bo rano kawa, na szybko kawa, potem długo, długo nic, potem ta kawa mrożona, przyjechałam do domu, właśnie zdążyłam sobie jeszcze zrobić kawę i koleżanka zadzwoniła i wiecie co, i właściwie ja nic takiego konkretnego dzisiaj nie wypiłam, tylko kawa za kawą, nie? I tak mi zaczęła ta głowa boleć, mówię, dobra, zrobię sobie wody z cytryną i się do was odezwę. Słuchajcie, odzywam się głównie dlatego, znaczy celem mojego filmiku dzisiejszego jest to, że chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za te 1000 subskrypcji, które mi stuknęło na moim kanale. Słuchajcie, do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Algorytm YouTube'a chyba po prostu się rozszalał i ja nie wierzę, że po prostu, że to już. A już wam powiem dlaczego, skąd też tyle tych subskrypcji mi przybyło. Chciałam wam powiedzieć, że bo jak wiecie, ja sobie buduję tę moją grupę z Oriflame, prawda? W Oriflame buduję sobie moją grupę biznesową od jakiegoś czasu i wpadłam na taki pomysł, że napiszę do kilku dziewczyn, które nagrywają filmiki na YouTubie, poproszę je o to, aby jak gdyby poleciły moje usługi, po prostu wspomniały o mnie, o moim kanale, o tym, że u mnie można się zapisać do mojej grupy, do Oriflame po prostu. I wiecie co? Oczywiście ja nie chciałam tego za darmo, tylko do dziewczyn, których pisałam, proponowałam barter, że w zamian oferuję kosmetyki z Oriflame. Mogą to być kosmetyki, które ja wybiorę, albo też ta osoba może sobie wybrać, jakie kosmetyki chciałaby ode mnie dostać. I słuchajcie, takie mnie rozczarowanie tutaj spotkało, bo pisałam do dziewczyn nie do jakichś tam losowo wybranych, czy jakimiś tam wytycznymi się kierowałam, nie. Ja pisałam do takich dziewczyn, które sama oglądam przeważnie od kilku lat,
które lubię oglądać, które po prostu relaksuję się oglądając ich filmiki. Lubię je jako takie, nazwijmy to, moje znajome internetowe. I wiecie co? I do takich osób właśnie pisałam. I po prostu takie rozczarowanie, bo ja napisałam w sumie, słuchajcie, do 16 albo 17 osób. I na tyle, znaczy to też nie było tak, że siadłam do komputera, prawda, i pyk, pyk, i nagle do tylu osób wysyłałam. Tylko ja tak stopniowo wysyłałam tę moją propozycję. Najpierw tam do 2 osób, a potem za kilka dni znowu do 2-3, nie? I słuchajcie, i na tyle osób, 16 albo 17, odpisały mi tylko 3 osoby, słuchajcie, tylko 3 osoby, nie? Dwie osoby mi odpisały, że tak, odpowiedź twierdząca, i właśnie te osoby, tak jak mówię, powiedziały na swoich kanałach o mnie. Dzięki temu właśnie bardzo się zwiększyło grono moich subskrybentów. Monty, ja tutaj mam moją wodę, a on tutaj, wiecie co, od tej strony teraz przychodzi. No chodź, no chodź na kulanka, moja przylepka kochana. Znowu muszę ci zrobić miejsce na fotelu. Monty, ja nie jestem taka szczupła. No chodź tu, draniu mój. No, usiądź sobie ze mną. Kocham cię. Tak? Tak? Będziesz już grzeczny? Tutaj sobie będziesz siedział ze mną? Ja jeszcze chwilkę porozmawiam do moich kochanych widzów. I wiecie, i... Monty, czemu ty jesteś mokry? Ty jesteś mokry, piesku. Byłeś na balkonie, a tam co? Jakieś pozostałości po śniegu jeszcze są. I wiecie co? I dokończę moją myśl. Monty się uparł na moją wodę z cytryną, wiecie? I słuchajcie, i no, spotkało mnie duże rozczarowanie, bo na tyle osób, tylko 3 osoby mi odpisały. 2 osoby to była odpowiedź twierdząca, że oczywiście tak, nie ma sprawy. I dzięki tym osobom, dzięki polecajkom tych osób, przybyło mi bardzo dużo subskrybentów. Algorytm YouTube'a właśnie chyba jakoś zaczął po prostu inaczej działać, że rany, no po prostu ja nie wierzyłam, co wchodziłam na YouTube w ciągu tych kilku dni, to po prostu znowu przybyło subskrypcji i znowu powiadomienie, wow. I właśnie jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jedna z tych osób odpisała mi odpowiedź negatywna i też bardzo szanuję tą odpowiedź i jestem wdzięczna, że ta osoba jednak usiadła do komputera po to, żeby mi odpisać. Napisała mi, że po prostu ona czymś takim się nie zajmuje i... No, że nie. To był dość długi mail, także wiecie co. I tu czuję się tak rozczarowana tymi innymi osobami, wiecie? Bo to jednak, wiecie co, to naprawdę nic wielkiego nie kosztuje wspomnieć na swoim kanale o czyimś kanale. Nie za darmo, bo ja wiem, że na tym świecie nie ma nic za darmo i ja też nie chciałam za darmo, tylko oferowałam, tak jak mówię, barter. Paczkę od siebie z kosmetykami, z Oriflame bądź z Avon też dawałam dowolność, że ktoś sobie mógł wybrać. I wiecie co? I po prostu te inne osoby w ogóle nic mi nie odpisały, nie? W ogóle nic ani ma, ani b. Totalna olewka. I wiecie co? I po prostu, no ale no, no trudno. Nie wiedziałam po prostu, że to tak działa, że ludzie... Nie wiedziałam, że to tak działa. Tak powiem i na tym zakończę, wiecie? I tak jak mówię, jestem bardzo wdzięczna wam, że tyle tych subskrypcji dzięki wam mi przybyło i ta magiczna liczba 1000 subskrybentów została przekroczona. Aczkolwiek też no, zdaję sobie sprawę z tego, że to się też może zmienić, że znowu mogę mieć tam jakiś spadek poniżej tego 1000, no bo w tej chwili mam 1059 chyba, jak ostatnio tam patrzyłam. Właśnie tyle miałam tych subskrypcji, więc no wiecie, to też może i się wydłużę. No zobaczymy, ale póki co, tak jak mówię, bardzo, bardzo wam dziękuję za te słupki, bardzo wam dziękuję. Nie spodziewałam się, że ja w ogóle kiedykolwiek tą magiczną liczbę przekroczę. Także tak. Ja sobie dopiję teraz moją wodę. Ten kwiatuszek, pokażę wam... Pokażę wam tego kwiatka mojego jeszcze z bliska. Monty, jak ja się poświęcam po prostu. Wydaje mi się, że to jest Diefenbachia. Jeszcze nie sprawdzałam na necie. Ale wydaje mi się, że to jest Diefenbachia. O, i tak ta doniczka jeszcze raz wam pokażę z bliska.
Taka głowa lwa. Czy tygrysa? Nie, no chyba lew to jest, co? Także taki sobie zrobiłam prezencik. Aha, i jeszcze chciałam powiedzieć, że słowo się rzekło i w którymś z poprzednich filmików właśnie mówiłam Wam, że chciałabym na swoim kanale zrobić rozdanie. Podglądałam sobie, jak to jest u innych dziewczyn na tych rozdaniach było. Zazwyczaj jest tak, że osoba taka przygotowuje prezenty i przeprowadza losowanie. Jedna osoba wygrywa, otrzymuje ten prezent. Ja chciałabym przygotować jakieś prezenciki dla 3 osób. I tak jak wtedy powiedziałam, tak jak najbardziej tego słowa, tego postanowienia się trzymam, że ja też zrobię dla Was, słuchajcie, rozdanie. I w tych prezentach będą na pewno perfumy, no bo perfumy to jest takie dla mnie coś, wiecie, naj, nie? Dla Was pewnie też. Będą perfumki i właśnie nie wiem, co ja jeszcze do tych prezentów Wam dołożę. Nie wiem. Muszę sobie to jeszcze przemyśleć i pewnie w jednym z najbliższych filmików pokażę Wam, jakie prezenty dla Was przygotowałam i ogłoszę to rozdanie. Także tak, kochani. Dobrze, będę kończyć ten filmik, żeby on znowu nie wyszedł jakiś bardzo, bardzo długi. Ja wracam do picia mojej wody z cytrynką. Szykowałam sobie tutaj też katalog z Oriflame i w końcu chyba wyślę zamówienie, bo jakoś tak w tej kampanii tak mi to jakoś wszystko opornie idzie. Też tam innymi sprawami byłam zajęta, ale muszę się teraz bardziej muszę przysiąść do właśnie do Oriflame i do Avonu. Dobrze, kochani, to cóż, dzisiaj się już z Wami będę żegnać. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam dobrego tygodnia i zdrówka. Buziaczki, pa, pa.